dzień dobry, witam was. Bardzo gorąco, to jest Onet Ranowiem. Ostatnio dużo było o sporcie, bo mieliśmy Euro, potem Igrzyska Olimpijskie. Cały czas rozmawialiśmy o aktywności i obserwowaliśmy aktywność. Czekaliśmy na medale i na sukcesy. A te sukcesy mogą pojawić się w życiu każdego. Wystarczy czasami po prostu zacząć uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę. I dzisiaj o zwolnieniu z pracy i uprawianiu sportu właśnie z moimi gościniami. Kasia Bigos, zawodowa trenerka fitness i ambasadorka marki Decathlon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Ula Zając-Pałdyna, ekspertka Pracuj.pl. Dzień dobry. Żeby zostać takim mistrzem własnej dyscypliny, trzeba przede wszystkim ją znaleźć. Czasami ona nas znajduje, ale to nie zawsze jest takie oczywiste. A potem jeszcze mieć w sobie tę moc, moc rutyny. Moc powtarzania tego, że jednak znajdujemy czas na aktywność fizyczną. Patrząc na badania, okazuje się, że Polacy są naprawdę w czołówce, ale w czołówce najbardziej przepracowanych narodów w Europie. Jesteśmy na trzecim miejscu. Jak to wszystko pogodzić? Rzeczywiście tak jest, że jesteśmy przepracowani i fajnie, że o tym mówisz, bo my niestety jesteśmy w tej niechlubnej czołówce, czyli pracujemy bardzo dużo godzin tygodniowo, tych rzeczywistych godzin w ciągu tygodnia. No i rzeczywiście to jest właśnie pytanie, w jaki sposób to, że my właśnie bardzo dużo czasu spędzamy w pracy, no bo taką mamy kulturę, trochę to wynika z naszej historii, że my pracujemy dużo. Jak znaleźć czas na uprawianie sportu, kiedy my tego czasu nie mamy. I właśnie najczęściej ten sport, on nam tutaj brakuje czasu właśnie na ten sport. Dlatego też warto wprowadzać tego typu programy jak Decathlon, o czym na pewno opowie Kasia. Natomiast ja sobie myślę tak ze swojego punktu widzenia, że skoro my jesteśmy takim narodem właśnie, który bardzo dużo pracuje, to właśnie pracodawcy bardzo często mogą być tym zapalnikiem, tym inicjatorem do tego w ogóle, żeby pracownik pomyślał o tym, że może przerwa w pracy, może nawet przespacerowanie się, może jakieś dodatkowe takie aktywności w pracy, dlatego że jeżeli tego nie robimy, no to jak pokazują badania Pracuj.pl, bardzo szybko możemy przejść w stan wypalenia zawodowego i jak wynika z badań właśnie Pracuj.pl, około 1/3 Polaków już miała epizody wypalenia zawodowego. Właśnie dlatego, bo oprócz pracy nie ma żadnego innego życia. Dokładnie tak, bo jeżeli my jako Polacy pracujemy tygodniowo około 38,9 godzin tygodniowo, a w takich Niemczech, Holandii, Austrii to jest 32-34. Tak. I nawet ja sobie dzisiaj o tym myślałam, że niby to jest tylko kilka godzin, a prawda jest taka, że to jest prawie jeden dzień. Więc mielibyśmy tak naprawdę czterodniowy tydzień pracy. Tak. I ten czas możemy spożytkować, jak się okazuje, pokazują to badania, właśnie na sport, na to, żeby aktywnie spędzić ten czas i nawet, jak pokazuje właśnie test przeprowadzony w Wielkiej Brytanii, więcej mamy czasu, między innymi ojcowie, a przecież o to walczymy w Polsce, na spędzanie czasu z rodziną. O 27%. To jest niesamowite, to jest kilka godzin. A robi tak wielką różnicę. Bardzo dużą robotę. Na czym polega dokładnie ten projekt? Bo zwalniacie wszystkich, ale co to znaczy? Z czego i dlaczego? Zwalniamy z pracy na godzinę tygodniowo. Jedną godzinę w tygodniu pełnopłatną można wykorzystać na to, żeby wyjść, właściwie zrobić, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wybór tych aktywności. Można pójść na siłownię, można pójść pobiegać, czyli wybrać to, co jest naprawdę dostępne. Można po prostu przebrać się w buty i pójść przed siebie. Można pójść na spacer, można wybrać różne inne formy aktywności, nie wiem, stretching, yoga, fitness, cokolwiek się chce. Chodzi o to, żeby dołączając jakby do programu, właściwie wystarczy się tylko zapisać, to jest taki benefit dla pracowników. Wiem już ze sprawdzonych informacji, że w Decathlonie już Sport Work Balance działa od 2 miesięcy i że już kilkaset osób z tego skorzystało, około 800, więc to już działa, już widać tą potrzebę, żeby z tego skorzystać. Wychodzimy tak naprawdę na tą godzinkę, ale benefitów
tego jest bardzo, bardzo dużo i ja zawsze namawiam do tego, żeby naprawdę jakby traktować tę aktywność trochę jak takie mycie zębów codziennie, żeby zrobić sobie z tego taką codzienną rutynę, tak? Dokładnie, nawet 10 minut, jakby liczne badania naprawdę, metaanalizy pokazują już jak kilka minut dziennie wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, naszego układu krwionośnego, w ogóle na nasze samopoczucie, przecież to są endorfiny, które się wydzielają, na naszą kreatywność, na utrzymanie zdrowia psychicznego, więc... Ale z czego wynika to, że my jesteśmy aż tak zapracowani? Czy to jest jakaś... Czy my cały czas gonimy marchewkę? Czy to jest wina historyczna, patrząc, nie wiem, na czasy, w których nic nie było? A potem można było mieć, ale trzeba było na to solidnie zapracować? Tak, bo my tak naprawdę jesteśmy w takim kręgu kulturowym, jeśli chodzi o pracę. Rumunia, Bułgaria, Grecja. I cały czas gonimy zapas. Cały czas. I zobaczcie państwo, że tak naprawdę to gdzieś jest ten etos pracy, to znaczy, że gdzieś w ogóle taka wartość człowieka jest skorelowana właśnie z tą liczbą godzin, z taką ciężką pracą, z tym, że my właśnie no jednak zaniedbujemy to życie prywatne, a co za tym idzie, zaniedbujemy też sport. Tak jak powiedziała Kasia, tak naprawdę wystarczy dosłownie odrobinka, żeby zacząć. To nie jest tak, że my często myślimy, i ja sama nawet, ponieważ ja też aktywnie od 2 lat uprawiam sport i zawsze mi się wydawało, że ja nie mam czasu, prawda? A to dosłownie wystarczy odrobinka, żeby wprowadzić w ramach organizacji właśnie tego typu aktywności. Na przykład przerwa w pracy, może wspólna joga, może wspólne przejście się na zewnątrz, żeby nie siedzieć cały czas w biurze. To są takie małe elementy i ja tak sobie myślę, że przykład trochę idzie od góry. Że ja już widzę pewne zmiany, że politycy pokazują się uprawiając sport, tak. Że menedżerowie pokazują, że nie wiem, mają bieżnie na przykład obok biurka, że stoją w pracy, a nie tylko siedzą, że to są takie małe aktywności i uwaga, często oddolne. Wystarczy tak naprawdę dać przestrzeń, tak właśnie jak mówiła Kasia, co robi Decathlon i ludzie sobie poradzą. Jak zobaczył, że jedna, druga, trzecia osoba wychodzi z biura, umawia się, robi coś więcej, no to wtedy gdzieś już taki klimat po prostu aktywności powstaje. Ale do tego wszystko... Cała społeczność w ogóle, tak, jak to się fajnie można integrować. Potrzebna jest świadomość. Tak. W momencie, kiedy jesteśmy przepracowani, to bardzo często w ogóle nie patrzymy na wszystko, tak, to, co jest na zewnątrz. Jesteśmy w jakimś trybie pędu, potem wracamy do domu, tam mamy rodziny, którym oddajemy resztki naszych sił i kolejny dzień jest taki sam. I to jest takie błędne koło. Jak tutaj wyjść z tej sytuacji? Czy taka godzina dana przez pracodawcę właśnie może otworzyć oczy? Moim zdaniem bardzo, dlatego że tak jak powiedziałam, to jest godzina, ale ta godzina aktywności daje jakby nam tą możliwość wyjścia, tak jak powiedziałaś, trochę z tego pudełka, które nas zaciska, tak? Z tej takiej jakby presji tych codziennych obowiązków, stresu, który nam przecież towarzyszy. I to jest ten moment, kiedy my się możemy odłączyć trochę. Cały nasz jakby w ogóle system w tym momencie robi reset, taki naprawdę głęboki reset i zresztą kurczę, najlepsze pomysły przecież wpadają właśnie wtedy, kiedy my jesteśmy w tej chwili tej uważności, bo dla mnie sport jest właśnie tym momentem takiej uważności na sobie, na tym, co w tym momencie robisz, że ta głowa wreszcie ma przestrzeń też do tego, więc to nie chodzi tylko o ciało, bo oczywiście jakby benefitów aktywności, to możemy sobie tutaj bardzo długo o tym rozmawiać, ale to jest też ten moment dla naszej głowy, my wracamy od razu w zupełnie innym i nastroju i jakby mamy dużo więcej i sił i pomysłów i właśnie nawet coś, co nie wiem, godzinę wcześniej wydawało nam się problemem nie do rozwiązania, okazuje się, że to po prostu trzeba mieć taką chwilę, żeby wyjść właśnie. Zobaczyć na to, co jest wokół, tak, dokładnie. Powiedzcie, to przepracowanie, czym ono może skutkować? Jakie mogą być tutaj, jeżeli się nie zatrzymamy? To co się może dziać?
Tak, no właśnie, jeżeli się nie zatrzymamy, no to grozi nam rzeczywiście wypalenie zawodowe, czyli taki stan chronicznego stresu, który zdecydowanie wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Więc to powoduje, że my jesteśmy mniej efektywni, że mamy negatywne w ogóle podejście do naszych obowiązków, że no po prostu praca sprawia nam trudność. Więc jeżeli jesteśmy w takim stanie, no to zobaczcie, że tak naprawdę my nie jesteśmy efektywni w pracy, nie mamy efektywnych zespołów. Więc ja sobie tak myślę, że jeżeli pracodawcy gdzieś z tyłu głowy mają, kurczę, takie poczucie, no dobra, dam tym moim pracownikom czas wolny i oni wtedy nie będą pracować, no ale to jest właśnie krok ku efektywności, ku temu, żeby pracownicy byli jak najbardziej zaangażowani w pracę, a będą zaangażowani w pracę dopiero wtedy, kiedy tak. Będą mieli rzeczywiście taką równowagę pomiędzy tym, co w domu, a tym, co w pracy. Kiedy rzeczywiście, no po prostu będą zdrowi i psychicznie, i fizycznie, bo rzeczywiście, jak pokazują też badania, to właśnie te takie mikrodawki sportu wpływają na to, że mamy zdecydowanie mniej tego wypalenia zawodowego. Mamy zdecydowanie mniej nawet zwolnień lekarskich i tego, że mniej chorujemy po prostu. Mniej chorujemy i też rzadziej zmieniamy pracę. Więc takie małe daweczki sportu powodują, że rzeczywiście my jesteśmy bardziej efektywni w tym konkretnym miejscu pracy, także drodzy pracodawcy, to się opłaca. Powiedzcie, bo każde pokolenie, przypuszczam, inaczej reaguje. Te badania dotyczą przeciętnie Polaków, tak? Ta ilość godzin tygodniowo robi wrażenie rzeczywiście i ta różnica między nami, a załóżmy krajami Zachodu, jeszcze większą, bo rzeczywiście patrząc na to, widzimy te kilka godzin, to jest dodatkowy dzień pracy, który wyrabiamy gdzieś po godzinach. Czy różne pokolenia, mówię tu o wieku w tym momencie, inaczej patrzą, są bardziej skłonni do przekonania, takie pokolenie Z, nie wiem, pokolenie lat 70., a pokolenie, nie wiem, milenialsi załóżmy. Czy tutaj widać też różnicę patrzenia na świat pod tym kątem? O, zdecydowanie. Ja sobie myślę, że my tak lubimy psioczyć na to pokolenie Z i na te młode pokolenia. Prawda jest taka, że one mogą nas trochę wyzwolić właśnie z tego kultu pracy i tego siedzenia i przepracowania. Dlatego, że znowu, jak pokazują badania Pracuj.pl, okazuje się, że ci przedstawiciele pokolenia Z, prawie tam 50% przedstawicieli pokolenia Z, oni nie uważają, że praca to jest sens ich życia. Oni uważają, że praca to jest środek tak naprawdę zarobkowania, środek do celu. Oni nie chcą zostawać dłużej w pracy. Więc oni tak naprawdę, ci młodzi ludzie, uczą nas. Ja się czuję już tym pokoleniem starszym, które miało właśnie taki kult pracy i trzeba było siedzieć, bo szef patrzył. A oni mówią, nie, my nie chcemy brać dodatkowych godzin. Nawet jeżeli mamy zarobić więcej, my po prostu chcemy wykonać swoją pracę w wyznaczonym czasie, w wyznaczonym zakresie. Wyjść i żyć. I pożyć. Wyjść i żyć i właśnie, czy uprawiać sport, czy robić cokolwiek innego, tak, żeby po prostu być efektywnym w pracy. Zastanawiam się, czy takim projektem mogą zarazić się, mówię zarazić się oczywiście pozytywnie, inne korporacje i firmy. Czy to, bo ciekawa jestem, jaki tu jest efekt. Po krótkim okresie widzicie, że kilkaset osób dołączyło do zespołu, pewnie efekt będą za jakiś kwartał albo pół roku. Tak. Ale czy to może się rozprzestrzenić? No, miejmy nadzieję, że tak, że jak najbardziej i jak najwięcej firm będzie brało z tego przykład, bo to jest, no, niezwykła dla mnie to jest postawa. Niezależnie od stanowiska można po prostu sobie zrobić coś dla siebie. Pracodawca wychodzi z taką inicjatywą, podaje go pracownikowi właściwie na tacy. Nie trzeba tutaj spełniać właściwie żadnych wymogów, żadnych kryteriów, tylko po prostu się zapisać i tylko i wyłącznie z tego korzystać. A ta korzyść, tak jak powiedzieliśmy, jest i dla pracownika, i dla pracodawcy, więc tutaj Decathlon no zresztą naprawdę słynie z bardzo fajnych pomysłów, dlatego z nimi też pracuję, ale mam nadzieję, że inne korporacje, inne duże firmy będą się czymś takim inspirować właśnie też na korzyść wszystkich. Kochani, podsumujcie, zobaczcie, ile czasu ostatnio spędziliście w ostatnim tygodniu. Ile czasu spędziliście w pracy i czy jesteście bliżej wschodu, czy bliżej zachodu, tak? Czy bliżej siebie, czy bliżej szefa. No, nie ukrywajmy. Tak, zróbcie coś dla siebie, dokładnie. A wszystkich tych, którzy zarządzają, mają dzisiaj wyjątkową okazję zapoznać się bardziej z tym projektem i może zainspirować się na swoim terenie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy za tę rozmowę i miłego dnia wam życzę, oczywiście aktywnego jak zawsze. Trzymajcie się.